Dzisiaj zabiorę was w podróż. Podróż do magicznego folderu. Nie! Nie ten folder! Folder na konsoli PlayStation, galeria multimediów. Jezu! Gościu! To będzie kawał historii. Chociaż może nie, w sumie nie. Bo to są klipy tylko i wyłącznie z PS5, a wersję z PS5 gram mniej więcej... półtora roku? No prawie dwa lata, bo 15 marca 2022 roku miała swoją premierę ta wersja. Więc z tego czasu są te klipy. Najstarsze. Od najstarszego do najnowszego będziemy lecieć i zobaczymy, czy coś śmiesznego tutaj zapisałem. Więc tak, widzę, że na początku nie śmiesznego, tylko po prostu taka rzecz porannikowa. Gdybym w przyszłości chciał zrobić sobie porannik do właśnie klubu samochodowego i będę mówił o nagrodach, to właśnie powiem, że na wysokich poziomach dostajecie co level 50 tysięcy. I mam na to materiał filmowy, powiedzmy. Tak to działa. Teraz już level mam tysięczny, nie? Dalej, tutaj to samo, tylko w wersji angielskiej. Mam taką ambicję, że kiedyś stworzę właśnie kanał po angielsku, ale oczywiście nie z moim głosem, tylko po prostu wiecie, będę korzystał ze swojej wiedzy ogromnej, którą posiadam, i będę się nią dzielił z całym światem. Tak. I po prostu może kiedyś się uda to zrobić, nie? Nikomu na YouTubie chyba praktycznie się nie udało, może są jakieś pojedyncze przypadki, gdzie kanał polski zdobył popularność także na zagranicznym YouTubie, więc mi też się nie uda, ale chcę spróbować, nie? Dobra, dalej. Trochę coś śmiesznego akurat będzie. Jakby co, wybaczcie jakość tych klipów, ale po prostu te materiały na PlayStation są zapisywane w bardzo niskiej jakości. Niby to jest 4K chyba? Albo 1080, no ale bardzo niski bitrate jest. Więc tu się odwali, nie ma co się oszukiwać. Każdy, kto korzysta z opresora, wie, co się stanie. No właśnie. Nie mogę z tego, bo to jest spłynięte. Wiele razy to będzie widoczne. Jak opresor się źle ułoży, to są niezłe jajca. Teraz dalej, co tutaj mamy? A, chyba to jest proces wbijania levela 1004, czy co? Tak, na 1004 level wpadnie mi. Nie? Tak, wpadł mi 1000? Ta, yeah. I w ogóle zobaczcie, że możemy wbijać dalej poziomy, niby, ale to nieprawda. Ten progress bar, że tak to powiem, się uzupełnia, ale nie można bić levela większego. Gdyby się dało, miałbym już pewnie level 1500. Dalej. Co tutaj mamy? Kolejny klip z klubu samochodowego? Po co? A, tutaj strój pokazuje, że jest. No fajny strój, za 1000 level. A tu co? Przewińmy gdzieś pod koniec. A, pokazuje, że właśnie ten progress bar jest na samym końcu, a no dalej się levele nie wbijają, nie? Tutaj. A, dobra, widzę. Halloween. Zrespił się mój klon na Halloween. Takie widoki są często spotykane na PC-cie, że czy też respią wasze klony. Ale akurat to jest zrobione przez Rockstara, nie? I nawet na konsoli występuje podczas Halloween. To są oprawcy tak zwani. Identico jak ja. Fajne by to było, gdyby był to mój klon, ale w jednym z moich zapisanych strojów. To byłoby lepsze, nie? Że nie jest identyczny. Że nie ten sam strój, co ja mam teraz, tylko po prostu wiecie. Który sobie strój wybiera. Ale moja postać dalej jest, nie? To byłoby o wiele lepsze. Dobra, dalej, klip. Dobra. Czekajcie, co tu się odwaliło? Czym ja to zapisałem? A, dobra. Wiem, co się stanie. Będzie perfekcyjne lądowanie, czy co? Nie. Jezu, ale słabość. Nie wiem, czym ja to zapisałem? Co tu się stało niby? Nie. Tu nic nie ma na tym klipie. Bez sensu. Teraz zobaczmy to. Normalne lądowanie? Czemu ja mam to zapisane? Normalnie sobie napad zrobiłem. I zapisuję z tego klipa? Że co, że dostałem pieniądze? 15%? No to faktycznie dużo tych pieniędzy dostałeś. Co ten klip tutaj robi? Kolejny klip? Nie kumam. Tu też! Kolejne klipy, a teraz Cayo Perico.
No dostałem pieniądze, zajebiście. Kozacko. Elitarne wyzwanie nawet się udało zrobić, ale co te klipy mają na celu? Może nie jakiś film robiłem, że chciałem pokazać, że hej, patrz ile hajsu zarobiłem, czy coś? Możliwe. Że jakiś challenge był. Ja nie widzę powodu, żeby to jest zapisane. Dalej. O dobra, to pamiętam. To co się tu odwali, to zobaczycie. Patrzcie. To jest misja z budki telefonicznej, gdzie musimy typa przestraszyć radiolką i wtedy on przyspiesza, leci w ścianę i wybucha, nie? Ale problem jest taki, że on nie poleciał w ścianę, tylko poleciał sobie do wody. I nie wybuchnął, bo jest w wodzie. I misja mi się zbugowała. A powinien zrobić boom, nie? Ale to się nie stało, niestety. Ale dźwięki są, nie? A bo się topi! Aha! Jezu! Dalej. Kolejna misja z budki telefonicznej, ale... w zimę? I co w związku z tym? Halo? I co tu było, niby? Na pewno są prezenty. Chciałem pokazać, że są prezenty, okej. Z okazji świąt. A tutaj? A, NPC się tłukło tam, zobaczcie. Koło czerwonego samochodu. O bogowie! Walka! Jezus Maria! Dwóch dredziarzy! On już nie żyje, gościu. Puść go. Puść ją. Rozumiesz? Puść ją. O, puścił. Dobra. A tu? A, cała sytuacja. Jest nagrana. To tu się odwaliło. No i co się stało niby? Potraciłem jednego i drugiego. Aha! Jeden upadł na drugiego głową i pomyśleli, że to jego wina, tak? I się zaczęli tłuc. Ale zobaczcie, że na początku tą serię ciosów wywalił gościu w białej koszuli, a finalnie on przegrał. No zobaczcie, cały czas go tłucze, nie? Aha! Ten podbródkowy zawalił mu i dlatego tak padł szybko. Okej, dobra. Kolejny klip. Co tu się wydarzy? A, dobra, pamiętam. No, wbiłem do klubu samochodowego i zerskiłem mnie na torze testowym, nie? Nie dało się stąd wyjść. A nie da się tutaj być z buta, nie? Niezłe jaja. Dalej, co tutaj mamy? O nie, pamiętam to! Nie oglądajmy tego, okej? Okay? Dobra, puszczę. Jezu! Ale, dobra, nie patrzcie, please. A na jaka sytuacja? Zostałem uwięziony. Idealnie się wsunęłem. Nie dało się gorzej. Kolejny klip. Nie będę udawał, że nie wiem, co tu się stanie, bo wiem. Przypominam sobie sytuację już. Jestem w chmurach i nagle... zobacz, co się stanie. To jest dla mnie pogięte, bo zmieniałem sesję, nie? Więc respisz na kompletnie nowej sesji publicznej. Patrzcie. Co to się odwali. To są jakieś żarty. Zrespiło mnie od razu w pojeździe jakiegoś gościa. I to gościa, którego nie znam. Nie jestem znajomy, nie jestem z nim w ekipie. Po prostu respisz na sesji i od razu jestem w pojeździe jakiegoś gościa randomowego. Come on, o co chodzi? Jakby co, oczywiście samochód też nie jest mój. To nie jest mój Nightshark. Come on! Mam jakiś klipik z areny. Przeważnie z randomami raczej nie gram, ale tutaj jakiś random mi do lobby wbił. 8 level.
I patrzcie, pamiętam tę sytuację. Prawie mnie rozjebał, nie? Znaczy prawie mnie zniszczył. Ale... No nie mogę z tej sytuacji. Gościu się idealnie w pułapkę wjebał.